Siemson, tutaj BB z tej strony i witajcie oto w kolejnym poradniku JCBB Osage, w którym w tym poradniku pokażę wam, jak szybko przeładować broń albo przerwać przeładowywanie. Jeżeli masz sytuację taką, że zabiłeś przeciwnika i przeładowujesz broń i nagle wyskakuje ci kolejny przeciwnik, możesz przerwać tą animację przeładowania dość szybko. Wystarczy, że po prostu naciśniesz przycisk odpowiedzialny za sprint, lekko przebiegniesz się, później przestajesz biegnąć i wtedy możesz strzelać dalej. To działa w karabinach, pistoletach i chyba w snajperce Glaza. Jak widzicie, tutaj mam 20 naboi i moja postać przeładowuje, ale kiedy biegnę, moja postać dalej posiada tych 20 naboi i nie zdążyła zmienić magazynka. Ze shotgunami jest trochę inaczej. Jeżeli chcemy przerwać animację przeładowania, musimy po prostu nacisnąć przycisk odpowiedzialny za celowanie. Nasza wtedy postać przerywa przeładowywanie broni i może dalej strzelać. W shotgunach automatycznych zapewne trzeba sprintować, a w shotgunach pump action, czyli pompkowych takich, trzeba po prostu nacisnąć przycisk odpowiedzialny za celowanie. Teraz wam pokażę, jak szybciej przeładować broń. Wystarczy po prostu zostawić dwa naboje lub jeden w komorze i wtedy nasza postać znacznie szybciej przeładowuje tą bronią. Bo jeżeli wymarnujemy całą amunicję, nasza postać musi pociągnąć jeszcze za zamek. I to działa w różnych typu strzelankach, nie tylko w Siege'u. Jak widzicie, warto jednak zostawić parę naboi w magazynku, żeby szybciej przeładować. Dobra, to jest w takim razie koniec tego poradnika. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam trochę pomogłem. A więc w takim razie AWS ludziska i do następnego. Trzymcie się.